Siemane maneczko kochani, z tej strony Manojek. I witam was ponownie bardzo, ale to bardzo serdecznie. Naprawdę bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj ze mną, bo mam dzisiaj dla was specjalną grę, czyli Cluster Truck. Gra jest dość stręcznościowa, jesteście ludzikiem, który skacze po ciężarówkach i po prostu musi dojść z mety do... I musi dojść ze startu do mety. Dość proste, ale zobaczymy jak będzie nam to wychodziło. Okej, zaczynamy nową grę. I jedziemy. Sterujemy strzałkami. Shiftem mamy przyspieszenie. No i jak widzicie musimy doskakiwać. Aha. Jak wyskoczymy bez shifta, to nie doskoczymy. Ale musimy... Tam jest meta. Tam daleko przed... No co jest? Daleko przed nami jest meta. Mamy też spowolnienie czasu prawym przyciskiem, lewym przyciskiem myszy. No i okej, myślę, że to już nam się uda dojechać do mety na tym ciężarówce. Na tej ciężarówce. Jak widzicie, ciężarówki się zderzają ze sobą. Potem są różnego typu pułapki, jakieś lasery. Więc jest naprawdę intensywnie. Pierwsze levele są dość łatwe. Jak widzicie, wystarczy tylko wskoczyć na ciężarówkę z przodu i poczekać, aż wygracie. O, tu już jest... Tutaj już jest zdecydowanie... Fuck! Tu już jest zdecydowanie więcej ciężarówek, a ja znowu nie dolecę. Poczekajmy, co się zdarzy. Dobra, teraz możemy skoczyć dalej, ale tu się zapada wszystko. Myślałem, że mi się uda. No to nie wiem, może gdzieś tam chyba powinniśmy bardziej po tamtej stronie drogi spróbować znaleźć ciężarówkę, bo tu się tak chyba nie rozwala. Dobra, teraz skoczmy tu. Ta też się rozwali. Na tą by trzeba było, chyba. Okej, no to spróbujmy jak najszybciej dostać się na początek. O! Żeby znaleźć tą pierwszą ciężarówkę, która przetrwa. Tylko która przejedzie. Ta przejedzie. A muzyka to jest najlepsza w tej grze, chyba trzeba przyznać. Level 8. Już się zaczyna ciekawie. Już bi... ale sieczkę robią te... Busy! Jakie busy? Dobra, jestem. Chyba koniec. Chyba się znowu uda. Jestem po prostu mistrzem tej gry na razie, przynajmniej. Okej, level 9. To co, tutaj chyba... tu się będziemy zderzać. Ale myślę, że... Dobra, jestem... No nie, co się stało? Byłem na ciężarówce. Okej, one jeszcze zanim się w ogóle zaczną rozwalać z innymi, to już się same ze sobą rozwalają. To jest problem tych głupich ciężarówek. Co jest? Dobra, no nie. Okej, jedziemy jeszcze. No ale tu już trzeba... O stary, ale one wjadą w tą ciężarówkę? To było po prostu ultimate. Ryzykowne to było, ale się opłaciło. Okej, tu mamy te plakietki takie. Co jest? Za szybko. Co to było w ogóle? Dobra, tutaj musimy na tą stronę. Okej, żyjemy. Teraz będziemy musieli na tą ciężarówkę. A teraz na tą. Nie, jak tu? To jak się tam to ma przeskoczyć? Co ja tu odpierdalam? Było tak dobrze! A tak się chwaliłem, że taki ze mnie mistrzu we wszystkich grach. To jest moja szansa? No, leć tu. No nie! Uciekłem w ostatnim momencie. Coś czujesz, to jest. No nie! Kurwa. Zawsze jak powiem, że już czuję, że to jest ten moment, to nie jest ten moment. Ale to chyba wszyscy tak mają. Okej, no. Się odjebało. Jestem, żyję! Żyję! No nie! To jest najgorsze, że jak już jesteście prawie przy mecie, po tylu minutach męczarni, już jesteście przy mecie, ale nie, bo na chuj dać wygrać Adrianowi. Łopa! Dobra. No! Jezus, kurwa! Musiały się zderzyć, musiały po prostu, no musi...
chciały... Okej, już chyba w sumie... Poczekajcie, bo jak ja bym już od razu zakładał, że będę skręcał w tą stronę, w którą muszę skręcać, to może by było trochę łatwiej. No. Okej, ja nie wiem o co... No dobra, rozumiem, że te bloki się tu ruszają i trzeba ich unikać. To jest zrozumiałe, ale co tam się dalej podziało, to nie mam pojęcia. To tutaj trzeba wcelować w jakąś ciężarówkę. Ale no dobra, taktyka była w miarę dobra. Na tej zostaniemy. O nie, dostałem lodem w twarz. Nie lubię dostawać lodem w twarz. Tutaj spadamy. I trzeba by wcelować w jakąś ciężarówkę, która jedzie, ale ona znowu spada. Okej. Udało się. To czemu coś wybucha co chwilę, ale dalej jesteśmy, żyjemy. Co jest? A gdzie jest meta? To było już za długie, nie wiem czy to się da przejść w ogóle. To było hardkorowe, ja myślałem, że tylko jeden spad będzie, a to były trzy spady. Znaczy trzy, na które ja w ogóle dałem radę przeżyć. Masakra. Okej, dalej jedziemy, ale tu trzeba już wycelować, ale no ten lód jebany w dupę, pierdolony. Pięknie wycelowane. Co ja zrobiłem? Co ja odjebałem? Już było tak pięknie. Już byłem na końcu, na początku. To już by było łatwe. Dobra, ale znowu zrobię to samo. Jak zawsze jestem spokojny, co możecie już chyba zauważyć na tych filmikach, jak to tak gramy tak w kur... Ja! Jedziemy, spokojnie. Spokojnie powiedziałem. Ja jestem. Aha, bo muszę jechać pewnie w tamtą stronę. No nie! Okej, czyli po prostu dobrze zrobiłem, tylko że powinienem się obrócić. Bo skoro tamte ciężarówki jadą w tą stronę, w przeciwną stronę do nas, to znaczy, że chyba tam jest meta. A przynajmniej ja to tak to widzę. Okej, pięknie, tylko teraz niech ta ciężarówka się utrzyma. Nie powinienem chyba skakać. Cluster fuck. Bez spowolnienia, bitch. Jestem jeszcze na pierwszym tym. Okej. Gdzie jestem? No kurwa mać! A ja ogólnie nie lubię... Wow! Nie lubię krzyczeć ogólnie. I się denerwować też nie lubię, bo jestem bardzo spokojnym z natury człowiekiem! Okej, jedziemy. Dobra. No spadaj, lodzie. No to jedź. Okej. No nie! Stoję tu, pierdolę. Jest! Tyle czasu się starałem. Tyle czasu. Głowa mnie boli, wszystko mnie boli. To było straszne. A to nie było takie trudne. Zawsze mówię, że to nie było trudne, ale to nie było trudne. Znaczy, no było trudne. Dobra, było trudne. Dobra, ja już mam dość tej gry na dzisiaj. To jest pewne, ale na pewno jeszcze do niej wrócę, bo jest zarąbiście fajna. Jest naprawdę jedna z najfajniejszych gier, jakie grałem. Jest bardzo wymagająca, jest bardzo wkurzająca, jest bardzo głowoboląca, a ja takie gry lubię najbardziej. Więc co, ja wam jeszcze raz dziękuję, przepraszam za to przeklinanie w tym filmiku, ale no nie da się inaczej. Jeżeli nie wierzycie, to spróbujcie zagrać w tą grę.
bo jest naprawdę tak wkurzająca, że mało jest takich gier, naprawdę mało. W najbliższej przyszłości na moim kanale zobaczcie wiele innych tak ciężkich gier. A ja was żegnam już na dzisiaj, bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam do innych moich filmów, a na dzisiaj to już wszystko, tak więc trzymajcie się, pa pa!